Witam Was serdecznie. Będę mówił o trzech sposobach na pozyskanie klientów z Google. Jeżeli chodzi o to, jak ja sobie przygotowałem tutaj tą prezentację, wyszedłem z założenia, że jesteście programistą, deweloperem czy tam właścicielem małej firmy, który nie ma marketerów w swoim zespole i co ja bym zrobił w takim wypadku na Waszym miejscu. Jeżeli chodzi o pytania, bo widzę, że trochę mnie to rozprasza, zostawmy to na koniec, proszę, żebym nie tracił wątków. Na pewno na wszystko odpowiem, zanotujcie sobie spokojnie. Jeżeli chodzi o mnie, dlaczego w ogóle warto mnie posłuchać, to nie będę tutaj się rozgadywał. Myślę, że już setki klientów spokojnie od 2013 roku przerobiłem, od kiedy zajmuję się stronami i marketingiem internetowym, w tym takie marki jak Renault, Peugeot, Maserati nawet, fani motoryzacji może kojarzą Alpine, który pomagaliśmy przywrócić do życia. Też takie korporacje jak Global Pharma, pewnie wielu z Was łykało, niekoniecznie znając tą markę. Są jakieś problemy techniczne? Słyszę, że widzę, że ktoś tam napisał, że nic nie słyszę. Dajcie znać, czy reszta słyszy. Jeżeli idąc dalej, korporacja City Taxi, wydawnictwa Złote Myśli, pewnie czytaliście, Sonia Draga, wydawnictwo muzyczne SG Records. No, mam nadzieję, że po prostu zauważacie, że wiem, o czym mówię. Na dobry początek, zanim jakiekolwiek kroki marketingowe podejmiecie, monitorujcie proszę KPI, Key Performance Indicators, czyli kluczowe wskaźniki efektywności. W skrócie chodzi po prostu o to, co jest faktycznie dla Was istotne w kampaniach, które prowadzicie, czy w działaniach marketingowych, które prowadzicie. Będąc deweloperem, będąc właścicielem mojej firmy, najprostszą rzeczą, którą zależy Wam, mając stronę internetową, to są po prostu klienci. I na małą skalę tak naprawdę nie musicie za bardzo nic robić, no bo po prostu będziecie wiedzieli, czy dostajecie maile od klientów, czy piszą do Was przez formularz kontaktowy na stronie, czy dzwonią. Możecie to oczywiście jakoś zautomatyzować. Polecam zresztą dodać Analytics do strony. Właściwie powiedziałbym, że jak już macie stronę internetową, to jest obowiązek, żeby mieć tego Analyticsa, żeby monitorował dla Was ruch. Ruch może być dla Was istotny, jeżeli na przykład prowadzicie bloga, jesteście jakimś influencerem i w ten sposób mierzycie to, czy Wasze treści są popularne wśród odbiorców. A można też skonfigurować konwersje, które na przykład, jeżeli będziecie właścicielem sklepu internetowych, być może ktoś jest właścicielem sklepu, dajcie znać w komentarzu, jeśli ktoś prowadzi, to istotna dla Was będzie sprzedaż i możecie sobie monitorować to wtedy, kiedy ktoś dokona płatności, będziecie widzieli jako jeden ze wskaźników, że ta sprzedaż na przykład rośnie, maleje, stoi w miejscu. I kolejna rzecz, czyli Twoja grupa docelowa, czyli to, do kogo faktycznie chcesz ze swoimi działaniami trafić. Chodzi po prostu o Waszego klienta, właściwie o idealnego klienta, którego masz. Ja tak przygotowałem sporo prezentów dla Was dzisiaj, także przygotujcie się. Widziałem, że Grzegorz wklejał linki i one działały. Pierwsza rzecz, którą chciałbym Wam dać, to link do takiego przykładowej persony klienta, która jest Waszym idealnym klientem. Macie ściągawkę, na podstawie której możecie przygotować coś takiego dla siebie. Dlaczego to jest istotne? Ano dlatego, że jeżeli wiecie, do kogo adresujecie swoje treści, no to odpowiednio je skomponujecie tak, jakbyście gadali właśnie z tym konkretnym klientem, który jest tym Waszym idealnym, powiedzmy, z którego najwięcej, na którym współpracy, z którym najlepiej zarabiacie, dla którego macie najwięcej realizacji, czy współpracuje Wam się najprzyjemniej. A rozumiejąc to, jakie problemy, czego oczekuje ta grupa docelowa ma, no to będziecie mogli ich lepiej obsłużyć. No i
na chłopski rozum. Inaczej porozmawiacie z osobą, która jest dyrektorem i ma 55 lat, a inaczej z młodą mamą, która ma 25 lat i chce stronę internetową. Mam nadzieję, że to jest jasne. W sumie mogę wam też wrzucić artykuł, który szerzej o tym mówi. Możecie sobie doczytać, jeżeli ktoś będzie chciał. No i idziemy dalej. Pierwszy konkret, czyli właściwie pierwszy sposób zapłać, czyli Google Ads. Bardzo fajny sposób na pozyskanie ruchu, na pozyskanie klientów, natychmiastowy wręcz. To jest jego największa zaleta, że uruchamiamy kampanię. Przepraszam, napiję się, wasze zdrowie. Uruchamiamy kampanię i wyniki tak naprawdę mamy od razu. No niestety wadą jest to, że za każde kliknięcie trzeba zapłacić. Też takim nieoczywistym rzeczą jest to, że Google Ads, wcześniej AdWords, bardzo się rozrosło i to, co kiedyś było dość prostym narzędziem, na dzień dzisiejszy jest bardzo rozbudowane. Tutaj akurat macie screena do takiego panelu, z którego ja zarządzam. Tutaj jest dużo możliwości, dodatkowe narzędzia są tutaj. Trzeba się nauczyć po tym poruszać. To narzędzie jest dość skomplikowane. Google oczywiście zrozumiał ten problem i stworzył uproszczoną wersję, którą zaraz wam pokażę. Skonfigurujemy sobie szybko jedną kampanię, taką przykładową, żebyście wiedzieli, co i jak się robi. Natomiast wiedzcie, że tych możliwości jest dużo więcej, one są poukrywane, więc znając narzędzie, jesteście w stanie jeszcze lepiej tą kampanię skonfigurować i robić lepsze reklamy. Dobra. Przełączam się teraz na kampanię. Dajcie znać, czy widzicie. Myślę, że powinniście już widzieć. Ja oczywiście wcześniej się zalogowałem do Google Ads. Wy będziecie musieli sobie na początek założyć konto, tam podstawowe rzeczy przeklikać. Tu już jestem przy momencie tworzenia takiej kampanii reklamowej. Nie widzę jeszcze, czy widzicie, czy nie. Ja widzę, więc chyba już działa. Jak coś, to napiszcie proszę w komentarzu. No więc rozpoczynamy. Pierwsza rzecz to jest, co chcesz reklamować. Google od jakiegoś czasu stworzył profile firmowe, które można reklamować. To są profile, które bezpośrednio wkonfigurujemy w Google, aczkolwiek w większości przypadków podejrzewam, że będziecie chcieli swoją stronę reklamować, więc klikamy w moją witrynę. Jeżeli macie już Google Moja Firma skonfigurowane, to możecie stamtąd zaciągnąć dane. Ja przyjmę, że nie macie, więc wpisujemy dane ręcznie. Wpisujemy nazwę waszej firmy, następnie nazwę witryny, właściwie link do witryny, tej, która będzie reklamowana, czyli jeżeli macie stronę typu one page, no to może być strona główna, jeżeli też chcecie, żeby klienci docierali bezpośrednio do strony głównej, to też możecie na większej stronie ją dać, ale na przykład jeżeli będziecie reklamować tworzenie stron internetowych na Drupalu, no to najlepiej wkleić tam bezpośrednio link do oferty, która dotyczy konkretnie tego zagadnienia, żeby ta reklama była jak najlepiej spersonalizowana. Idziemy dalej. Google będzie zaciągał sobie teraz informacje odnośnie tego, co tam na stronie mam i też przygotowuje sugestie. Tutaj pokazuję, jak widać tą stronę u siebie, w jaki sposób będą ją ludzie widzieć. Jeżeli macie jakieś problemy na przykład z responsywnością, no to one tutaj mogą wyskoczyć. Od razu może macie do tego podgląd. Dobrze. Jest możliwość podłączenia Google Analytics, Google to od razu wyłapał, oczywiście zachęcam was do tego, żeby to połączyć, ja robię tylko kampanię testową, więc na razie pomijam ten krok. Dochodzimy do tworzenia pierwszej reklamy, no i tutaj już mamy nawet sugerowane treści, więc jest to dość uproszczone, akurat u mnie Google nie trafił z przypisaniem tego, co oferuje, ale możemy sobie to poprawić, na przykład strony www.drupal.
No i w ten sposób będą się wyświetlać moje reklamy. Tutaj może najlepsza jakość. Jak widzicie, od razu mamy podgląd do tego, jak będzie wyglądała reklama. Uzupełniamy sobie wszystkie opisy. Jeżeli chcecie, żeby od razu ktoś do Was dzwonił, możecie tutaj uzupełnić sobie numer telefonu. On będzie wtedy wyświetlał się jako możliwość zadzwonienia do Was bezpośrednio. Bardzo fajnie to działa. O, tutaj nawet zaciągnął mi za dużo treści. Mamy promocję dla pierwszego klienta. Napis na przykład. I mamy utworzoną reklamę. Jak widzicie, to idzie bardzo prosto. W praktyce tych możliwości jest dużo, dużo więcej. Aczkolwiek tak naprawdę jesteśmy całkiem sensowną kampanię stworzyć nawet w taki uproszczony sposób. W razie potrzeby macie cały czas możliwość skontaktowania się ze wsparciem Google'a. Oni całkiem fajnie działają. Możliwość zadzwonienia w razie potrzeby. No, dobrze. Idąc dalej, musimy jeszcze ustalić, kiedy nasze strony, nasze reklamy mają się ustalać. To jest bardzo fajne w Google Ads, że na przykład jak ktoś wpisze projektowanie stron internetowych, to możemy na słowa pokrewne wyświetlać nasze reklamy. To jest jedna z najlepszych rzeczy, które Google Ads oferuje. Kolejna rzecz, zwłaszcza dla osób, które są z jakiegoś, mają usługę, która jest dostępna w danym terenie, można sobie zlokalizować, gdzie konkretnie te reklamy mają się wyświetlać. Dla takiego dewelopera mojej firmy może to być cały obszar, który obsługują, bo obsługujemy zdalnie, ale też możemy spokojnie wybrać sobie obszar, na przykład promień w obszarze, którego te reklamy mają się wyświetlać. No i ustalamy budżet. Google nam tu sugeruje budżet. Z doświadczenia wiem, że te budżety działają ok, aczkolwiek najlepiej jest samemu zarządzać tym budżetem. Wtedy mamy możliwość lepszego wyciśnięcia tych reklam do maksimum. Możemy sobie jakikolwiek tam budżet inny skonfigurować w zależności od tego, jakie mamy potrzeby. Możemy ustalić czas trwania, możemy też ustalić harmonogramy, że na przykład wyświetlają się reklamy tylko od poniedziałku do piątku, aczkolwiek no to jest niestety w tym bardziej rozbudowanym narzędziu, nie w tym uproszczonym kreatorze. W większości przypadków będziecie po prostu się reklamować bez przerwy, no chyba, że będziecie mieli tyle zleceń, że akurat będziecie chcieli wstrzymać się, no to można wtedy kampanię po prostu zatrzymać albo zmniejszyć budżet do zera i tam zwiększyć go w momencie, kiedy będziecie już potrzebowali znowu reklamy wyświetlać. No i macie tutaj podsumowanie całości tego, co skonfigurowaliście. Całkiem przyjemnie to idzie, także na początek może to być bardzo dobre rozwiązanie. Teraz już nie będę dalej tego uzupełniał, ponieważ to są informacje rozliczeniowe, ale na pewno sobie poradzicie na tej zasadzie, co do tej pory z konfiguracją tego, tak żeby te pierwsze reklamy sobie puścić. No jedynie to, że pamiętajcie, że to są jednak taki uproszczony kreator i w sumie taka ważna wskazówka co do reklam. Reklamy wyświetlają się na zasadzie klikalności, czyli tego, jak są popularne. W wyniku jakości reklamy w połączeniu ze stroną, na którą ona kieruje, oraz kwotą, jaką chcecie wydać na reklamę. W praktyce przekłada się to po prostu na to, że im popularniejsze, trafniejsze i lepszej jakości reklamy tworzycie, tym one po prostu będą tańsze. No a tu niestety będzie potrzebna wprawa. Jeżeli macie taką potrzebę, możecie sobie spróbować zrobić to sami i do tego Was serdecznie zachęcam. A jeżeli byście potrzebowali pomocy, chcielibyście stale się reklamować, no to wtedy dobrze jest nawiązać z kimś współpracę, żeby przynajmniej pomógł Wam skonfigurować te reklamy. Albo najlepiej, w sumie najwygodniej jest wydelegować to komuś, kto będzie to tym zarządzał, aby po prostu będziecie w zależności od potrzeb mówili, żeby wstrzymać lub działać. Ok.
Sposób drugi, wypracuj, czyli pozycjonowanie. Tutaj, jeżeli chodzi o pozycjonowanie, mam dla Was trzy tematy, które chciałbym omówić. Właściwie to są trzy główne tematy, które rozumie się właśnie jako pozycjonowanie, z małą gwiazdką, jeżeli chodzi o treści, ale do tego dojdziemy. I tutaj też jest taka trochę zależność odnośnie tego, co bym polecił deweloperowi czy właścicielowi małej firmy, żeby robił samemu. Mianowicie spokojnie możecie dbać samemu o linkowanie czy tworzenie treści, natomiast z optymalizacją tutaj bym się trochę zastanowił z tego względu, że dużo rzeczy się zmienia, jeżeli chodzi o wymogi Google'a, wyszukiwarek, i o to trzeba po prostu dbać, a dwa, tą optymalizację, zwłaszcza za pierwszym razem, trudno jest zrobić, bo jest tam dużo rzeczy, które na to wpływają i przydaje się mieć trochę wprawy, aczkolwiek sporo rzeczy też jesteście w stanie zrobić sami i zresztą zaraz Wam opowiem o tych najważniejszych rzeczach. Dobrze, jeżeli chodzi o przygotowanie, to na początek będzie Wam potrzebny... Ciężko Wam będzie to zrobić samemu, ale jeżeli byście zdecydowali się na współpracę z jakimś SEO-owcem, to po prostu on zrobi dla Was audyt tego, co macie, ewentualnie badanie konkurencji, jeżeli na przykład nic nie macie, bo też warto się zastanowić, czy w ogóle w Waszym przypadku warto się pozycjonować, ponieważ jeżeli macie bardzo dużą konkurencję, no to może się okazać, że rezultaty mogą być niestety trudne do osiągnięcia, więc wy się napracujecie, a i tak nie będzie z tego ruchu. O tym też warto pamiętać, dlatego też warto się z tym SEO-owcem przynajmniej skonsultować, żeby ustalić takie rzeczy. A jak już ustalicie, no to zresztą słowa kluczowe też warto skonsultować. Dojdę zaraz do tego, dlaczego. No właśnie, dochodzimy do słów kluczowych, które warto by odpowiednio dobrać pod Waszą grupę docelową. I tutaj znowu zachęcam Was do tego, żebyście stworzyli sobie jedną, dwie, trzy persony na podstawie tego szablonu, który Wam wcześniej dałem. W ten sposób będziecie w stanie lepiej dopasować Wasze usługi, tematykę strony do tego, co macie zaoferować odbiorcom i do tego, czego oni faktycznie szukają. Okej? Możecie sobie zrobić, jeżeli macie kilka osób, burzę mózgu w zespole, możecie wykorzystać do tego pomoc specjalisty. Najlepiej zacząć od bardzo ogólnych słów, fraz, ale tylko oczywiście na potrzeby wypracowania, na przykład strony internetowe, a później dodawać do niego nisze, tak żeby te frazy były jak najbardziej rozległe. Przykładowo, strony internetowe, żeby obejmowały, przepraszam, jak najwięcej słów kluczy. Przykład, strony internetowe. Bardzo fajna fraza, ale ma wiele znaczeń i ma też bardzo dużą konkurencję, bardzo dużo osób o nią walczy. I teraz porównajmy sobie to na przykład z frazą tworzenie stron internetowych na Drupalu, dajmy jeszcze na to Wrocław. Chyba nawet mam z tyłu głowy to, kto się pojawi w momencie, gdy wpiszemy coś takiego w wyszukiwarkę Google. Zresztą podobnie pewnie dla Gdańska. Pozdrowienia dla Grzegorza i Macieja. Wracając do naszej frazy, mamy tworzenie stron internetowych na Drupalu Wrocław. Zobaczcie, ile różnych kombinacji pojawia się w momencie, gdy wpiszemy, gdy wypozycjonujemy się na taką frazę. Ludzie nas będą mogli wyszukiwać na tworzenie stron internetowych i tutaj jest od razu czytelna intencja tego, co szukający oczekuje. Bo jeżeli stronę internetową wpisuje, to on może mieć intencję na przykład, jak samemu zrobić stronę internetową, albo jak obsługiwać, albo co może się znaleźć na stronie internetowej. Więc tutaj intencja jest dużo lepiej dopasowana do naszej grupy odbiorców. Dodatkowo specjalizacja, tworzenie stron internetowych na Drupalu, czyli już konkretni nasi odbiorcy naszej usługi. A jeżeli do tego dodamy jeszcze Wrocław, no to mamy geolokalizację, osoby, które wyszukują, które chcą współpracować z osobami w pobliżu, mogą do Was trafić. I to jest taki
można powiedzieć, punkt wyjścia. Później, jeżeli zbudujecie już swój autorytet, swoją widoczność w internecie, no to możecie ująć na przykład słowo Wrocław z tej frazy i próbować wskoczyć na, przepraszam, top 3 w Google na tworzenie stron internetowych na Drupalu i tak dalej. Aczkolwiek zacznijcie od szerokich słów, zawsze później możecie wrócić do pozycjonowania się na węższe. Lepiej mieć mały ruch na szeroką frazę, który pozyskujecie na stronie, niż nie mieć żadnego na frazę, która ma duży ruch. Mam nadzieję, że to jest jasne. Zresztą jesteście ogarniętymi ludźmi, więc podejrzewam, że te rzeczy są dla was dość proste. Jeżeli byście chcieli samemu pobawić się w badanie fraz, wysyłam wam kolejny prezent, link do artykułu, w którym jest właśnie opowiedziane o tym, jak prowadzić taką analizę i dobór słów kluczowych. Idziemy dalej. Optymalizacja techniczna strony, na co jeszcze zwrócić uwagę? Wasze zdrowie znowu. Jeżeli chodzi o stronę, ona przede wszystkim powinna mieć za sobą jakąś wartość. Wartość na zasadzie, żeby były na niej takie solidne treści. Coś, czego ja jako osoba mogę potrzebować. Na przykład mogę szukać osoby, która mi stworzy stronę na Drupalum, więc powinienem mieć stronę ofertową opisaną właśnie w taki sposób, żeby wyczerpywała moje potrzeby w tego zakresu, czyli najlepiej, żeby była tam, jak to robimy, ile to trwa, co jest potrzebne, być może jakiś kosztorys do zrobienia. I tutaj przestrzegam jeszcze przed czymś takim, jeżeli byście prowadzili stronę firmową i bloga na przykład, no to eliminujcie zduplikowane linki na tą samą frazę, czyli na przykład macie w ofercie tworzenie stron internetowych Drupal, taką zakładkę, ale macie też wpis na blogu tworzenie strony internetowej na Drupalu. I teraz skąd Google ma wiedzieć, które wyniki wyszukiwania podesłać na osobę, która wpisuje takie frazy? One są bardzo zbliżone do siebie, więc tutaj w pewnym sensie to się wyklucza. Lepiej będzie, myślę, że tworzenie stron internetowych Drupal to akurat jest fajny wpis pod ofertę i tu bym zostawił, ale na przykład frazę wpis na blogu zmieniłbym na tworzenie widoczności w internecie za pomocą CMS Drupal. I tutaj wtedy docieramy już do nieco innych odbiorców i możemy w ten sposób zwiększyć sobie ruch. I przy okazji to jest bardzo fajna praktyka content marketingowa, trochę wypłynę do przodu, żeby z bloga ludzi, którzy interesują się daną treścią, przekierowywać później do oferty, żeby dawać wezwania do działania, z tego względu, że osoba, która dopiero zastanawia się nad stroną, może później wam złożyć zlecenie na ten temat. Słuchajcie, kolejna rzecz taka trochę out of box, ale to jest bardzo istotne, zresztą sami też na pewno zwracacie uwagę na estetykę, na UX. Jeżeli strona jest trudna w odbiorze, no to często wolicie przejść do konkurencji. Tutaj prosty tip jest taki, żeby prosić najczęściej kobietę o to, żeby pomogła czy z wyglądem, czy ta strona wygląda dobrze, prosicie żonę, kuzynkę, siostrę o to, żeby przejrzała realizację, żeby przejrzała waszą stronę i wam podpowiedziała. Dajcie znać panie, czy chętnie pomożecie panom w takich przypadkach. Sama kobieta sobie pewnie poradzi, ale też zawsze warto zasięgnąć języka u kogoś. Core Web Vitals to jest aktualizacja Google, o której Google poinformował, że ją wprowadza. Głównym takim czynnikiem, który wpływa na tą aktualizację, jest to, że sprawdza właśnie tą wygodę korzystania ze strony, Google bierze pod uwagę, oraz samą prędkość działania. Nie będę się tutaj za bardzo rozpisywał, wklejam wam link do narzędzia, w którym możecie sprawdzić, jak wasza strona wypada w prędkości tego. Jeżeli w skrócie może, po prostu musicie w narzędziu zobaczyć zielone zarówno dla strony, dla desktopów, jak i dla urządzeń mobilnych. No i oczywiście wersja mobilna jest to
No to jest obowiązek, nawet nie ma co tutaj dyskutować. RWD, Responsive Web Design, jak zwał, tak zwał, musicie mieć stronę, która działa mobilnie poprawnie. I z optymalizacji ostatnia rzecz, o której chciałem powiedzieć, to podstawowe znaczniki, o których musicie zadbać na każdej podstronie. To jest istotne. Każda podstrona powinna mieć dobrze zagospodarowane te odnośniki. Pierwsza rzecz to URL po prostu, czyli adres naszej strony internetowej powinien się w niej znaleźć, powinna się w nim znaleźć fraza kluczowa. Kolejna rzecz to jest nagłówek pierwszego rzędu, czyli to, co bezpośrednio znajduje się na stronie internetowej. Jeden taki nagłówek powinien być na danej podstronie, żeby to było jasne. Jeden ten taki nagłówek powinien być, tak jak w gazecie mamy tylko jeden tytuł artykułu. Przy okazji stopka mi przypomina, że w tytule powinno być to samo. Najczęściej się stosuje właśnie to samo. On, znacznik tytuł nie jest wyświetlany bezpośrednio na stronie, jak zapewne wiecie, ale wyświetla się w wyszukiwarce i tutaj w przeglądarce, przepraszam, i tutaj jest to już najczęściej wyświetlane i to się przydaje. Treści powinny być ładnie rozłożone, czytelne. Sami sobie zdajcie sprawę z tego, że najczęściej, zwłaszcza jak szukacie nowych treści, nie czytacie od deski do deski artykułu, tylko skanujecie stronę, to co tam jest, i dopiero wczytujecie się w fragmenty, które was interesują, albo dopiero jak zobaczycie, że na tej stronie jest coś, co wam jest potrzebne, no to dopiero wtedy się z całym artykułem zapoznacie. Nie ma co z tym walczyć, po prostu tacy jesteśmy. Zaadoptujmy się do tego. Można, bardzo fajną metodą, którą ja bardzo lubię, jest pogrubianie kluczowych treści, kluczowych elementów danego artykułu. No i ostatnia rzecz, przedostatnia rzecz, atrybuty alt w znacznikach zdjęć. Pamiętajcie o tym, przeglądarki niekoniecznie, coraz lepiej, ale jednak nie do końca jeszcze sobie radzą z odczytywaniem zawartości zdjęć. A przy okazji dla nas jest to miejsce, gdzie możemy opublikować wpis na kolejną naszą frazą kluczową, a to też wpłynie dobrze na pozycjonowanie. I jeżeli artykuł jest bardziej rozległy, no to stosujemy znaczniki kolejnego rzędu H2, H3, żeby tą treść uporządkować. Tutaj może nie będę sobie... Zróbcie sobie screena po prostu tego, nie mam jakiegoś takiego uporządkowanego tego, być może po prostu zapamiętacie, nie przygotowałem tutaj prezentu, ale może się coś takiego przydać. Dobra, przejdźmy teraz do linkowania. Tak jak wspomniałem, linkowanie jesteście w stanie spokojnie robić samemu. Jeżeli chodzi o tą optymalizację techniczną, z racji tego, jeżeli się nie zajmujecie tym, albo jeśli nie chcecie zostać w przyszłości SEO-owcem, bo może ktoś się akurat w takim kierunku chce rozwijać, dobrze jest skonsultować się z kimś, pewnie macie jakiegoś znajomego SEO-owca, albo znajdziecie sobie spokojnie w internecie. Ewentualnie jak chcecie, to odezwijcie się, to poproszę którąś z dziewczyn, żeby wam pomogła. Dobra. Linkowanie, tak jak mówiłem, jesteście w stanie zrobić sami, tylko pamiętajcie o dwóch rzeczach. Po pierwsze, linki dzielimy na linki zewnętrzne, te, które znajdują się poza naszą stroną internetową, i wewnętrzne, czyli te, które mamy bezpośrednio w naszej treści, prowadzą do treści zawarte bezpośrednio też na naszej stronie. W linkowaniu zewnętrznym pamiętajcie o tym, żeby linkować ze stron, które są naprawdę dobrej jakości, takie autorytety w danych dziedzinach, żeby to nie były jakieś śmieciowe linki. Tu absolutnie uprzedzam, jeżeli jeszcze gdzieś tam ktoś sobie tego w głowie nie przetrawił, nigdy nie kupujemy 1000 linków za 10 zł na Allegro, ani takich tego typu działań nie podejmujemy, ponieważ to są takie linki spamowe, mogą wam zaszkodzić, a nie pomóc. Samo linkowanie jest o tyle ważne, że Google bierze pod uwagę trochę na zasadzie głosowania. Jeżeli my mamy dużo głosów z wartościowych stron z zewnątrz na naszą stronę, link to jest właśnie taki głos, no to tym nasza strona jest większym autorytetem i jej wartość rośnie. A im większy mamy autorytet, tym Google chętniej nas wyświetla. Tak obrazując to, dla przykłady z branży moto, no to mogą być to na przykład portale
motoryzacyjne, przepraszam, Otomoto czy Autocentrum i możemy sobie dolinkować do naszej strony, jeżeli mamy podobny temat. Możemy załatwić jako artykuły gościnne. Jest też możliwość artykułów sponsorowanych, na przykład polecam portal WhitePress, gdzie macie całą listę branż i kosztów nawet publikacji danego artykułu na takiej stronie. Jest to wtedy bardzo proste, musicie tylko przygotować treść i opublikować linka. Pamiętajcie tylko, żeby to były portale zbliżone tematycznie, a najlepiej, żeby ta treść się uzupełniała. Czyli na zewnętrznej stronie jest tworzyć jakiś artykuł, a jakieś dodatkowe wartości są na waszym blogu, czy waszej ofercie, tak żeby ktoś chciał przejść z tego artykułu do następnego. I dalej linki wewnętrzne. Linki wewnętrzne no to są linki najczęściej w menu głównym. To są linki w menu głównym linkują do najważniejszych treści na waszej stronie internetowej. Dlaczego? Bo znajdują się na każdej. Czyli jeżeli macie stronę oferta, menu główne znajduje się na każdej podstronie, więc z każdej podstrony ta oferta jest podlinkowana. Jeżeli chodzi o głębokość zagnieżdżenia, starajcie się to robić do trzeciego poziomu, czyli macie oferta, powiedzmy, widoczne od razu, jak się wchodzi na stronę i to jest pierwsza możliwość kliknięcia w nią. Może być możliwość rozwinięcia, czyli na przykład klikamy, rozwijamy, mamy oferta strony internetowe. To jest drugi poziom, najeżdżamy na to, rozwija nam się powiedzmy w prawo i tam mamy strony internetowe na Drupalu, to jest trzecia głębokość zagnieżdżenia. Dalej już nie warto robić. Może też być tak, że macie na przykład realizację na stronie internetowej, tam może być osobne menu do realizacji i tu już widzicie, że te realizacje będą podlinkowane tylko ze stron, na których to dodatkowe menu się znajduje. Dobrze. Tak jak wspominałem wcześniej, albo wydaje mi się, że wspominałem, jeśli nie, to powtórzę. Dobrą opcją jest dodawanie linków z bloga, jeżeli takiego prowadzimy, do oferty. Na zasadzie, że mamy właśnie ten artykuł z budowaniem widoczności w internecie za pomocą CMS Drupal. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, no to z odwiedzających ten artykuł, zainteresowany tworzeniem strony internetowej na Drupalu, no to możemy poprosić go, żeby skontaktował się z nami, zamieścić wezwanie do działania i w ten sposób tak naprawdę możemy pozyskać klienta z content marketingu. No już skoro tak płynnie wchodzimy w ten content marketing, no to przejdźmy już bezpośrednio do niego. I tutaj chciałem wam rozróżnić dwie rzeczy z tym związane. Pierwsza rzecz to jest to, że content marketing najważniejszym elementem, nawet trudno to nazwać content marketingiem, ponieważ chodzi o treść oferty. To można podpiąć pod content marketing, aczkolwiek ja bym to nawet podpiął pod po prostu tworzenie strony internetowej. Oferta powinna być naprawdę dobrze rozbudowana na waszej stronie internetowej, jeżeli prowadzicie działalność, czy to jest strona firmowa, z tego względu, że to jest clue, to po co ludzie przychodzą na waszą stronę internetową, żeby dokonać z wami, rozpocząć z wami współpracę. Zdarzają mi się niestety takie realizacje, wymienialiśmy strony, której była na przykład strona o firmie, o mnie, gdzie tam był opisany cały esej o tym, jak prezes dostał pierwsze zlecenie, później zatrudnił pierwszego pracownika, kupił pierwszą koparkę, a na stronie z ofertą było, że zajmujemy się na przykład instalacjami wod kan, remonty, jakieś tam budownictwo, 3-5 linijek i tyle. No nie może tak być. Oferta to jest w przypadku firmy najważniejsza strona i to powinno być 90% zawartości waszej strony, a reszta to już chyba tylko kontakty i jakieś tam dodatkowe informacje. Mam nadzieję, że to jest jasne. W razie czego dopytajcie w sesji pytań i odpowiedzi. I jeżeli chodzi o content marketing, już taki stricte,
rozumiany jako pozyskiwanie klientów, no to najczęściej na waszej stronie internetowej to będzie blog czy jakiś inny rodzaj publikacji, na którym będziecie tworzyć artykuły, które interesują waszych odbiorców. Możecie też publikować poza stroną internetową. To będą wtedy publikacje związane z na przykład artykułami gościnnymi na innych portalach. Mogą to być artykuły sponsorowane wcześniej, o których mówiłem. Mogą to być po prostu też wpisy na social mediach, zwłaszcza tutaj polecam LinkedIna. Być może też wartościowe grupy na Facebooku, gdzie faktycznie coś się dzieje, gdzie ludzie sobie pomagają. Inne media, Instagram, TikTok ostatnio popularny, to już trzeba mieć na to jakiś pomysł, żeby tam tworzyć treści. I tak content marketing bardzo fajnie się uzupełnia z pozycjonowaniem, z tego względu, że możemy tworzyć blogi, poradniki, artykuły i tak dalej, ale też dobrze, żeby one się w tym procesie, no tutaj nasza zawartość zwiększała, wtedy nasza ekspozycja, ten autorytet naszej strony pozwoli jeszcze bardziej zadbać o to, żebyśmy pozyskiwali więcej ruchu, więcej potencjalnych klientów na naszą stronę, tylko tutaj trzeba pamiętać o tym, że no jeżeli mamy niezoptymalizowaną stronę, no to możemy tworzyć content, ale wyszukiwarki będą źle tą naszą treść przetwarzały. Więc to jest takie jedno zagrożenie, z którego zdawajcie sobie sprawę, żeby ta składnia, struktura strony była jak najlepsza. Warto tutaj skorzystać z walidatora organizacji WCC, żeby sprawdzić ten nasz kod, czy on nie zawiera błędów, chociaż jeżeli czegoś tam nie zawrzemy, no to on nam niestety nie pomoże, ale jest to jakaś tam wskazówka. Jeżeli chodzi o treść, którą możecie na blogu zamieścić, no to na przykład dla takiego web dewelopera może to być, co warto opublikować na nowej stronie internetowej. Taki wpis. Co warto opublikować na nowej stronie internetowej? Osoba, która będzie się zastanawiała nad tym, żeby zlecić wam stworzenie strony, może sobie takie pytanie zadawać i w ten sposób wy dotrzecie do niej. Inny przykład, żebyście też mieli do tego pogląd, to na przykład sklep z zabawkami dla dzieci. Przyjmijmy, że taki prowadzicie. I możecie dać tam wpis na przykład, jaki prezent dla dziewczynki na roczek można kupić. Albo możecie wręcz stworzyć ranking top 5 albo 10 produktów, które macie w sklepie. W ten sposób zrobicie ekspozycję większej ilości produktów, a tak naprawdę pomożecie swoim potencjalnym klientom dokonać wyboru z korzyścią dla was, no bo dokona zakupu bezpośrednio u was. OK. Jeżeli chodzi o te elementy, to jest to właściwie koniec. Jeszcze wam dam w prezencie taki wstęp do SEO, taki dla naprawdę osób, które jeszcze nie miały zbyt dużego kontaktu z tym, z tego względu, że to zapomniałem wam wkleić tego prezentu przy poprzednim slajdzie związanym z optymalizacją. Jeżeli nie mieliście doświadczenia, no to możecie sobie spokojnie przeklikać, a dla osób, które są zainteresowane, przeczytać, przepraszam, a dla osób, które są zainteresowane treścią związaną z content marketingiem, wklejam wam link do takiego przewodnika, który stworzyłem o skutecznym content marketingu. Też możecie sobie więcej na ten temat przeczytać. I tak powoli już zmierzając do końca, chciałem wam wspomnieć o tym, żebyście mieli z tyłu głowy też jeszcze taką jedną rzecz, że widoczność w Google czy też social media to nie są wasze miejsca, to nie są wasze pola, z których wy możecie jakieś złoża brać klientów. To są miejsca, gdzie wy tak naprawdę macie dostęp do nich, ale nie jesteście ich właścicielami. I często się zdarza, że takie reguły gry się mogą zmienić. Wy pracujecie sobie jakąś strategię, coś wam będzie dobrze działać, ale zmienią się reguły gry i zostaniecie z niczym. Tutaj niechlubnym przykładem jest Facebook, który obciął na fanpage'ach zasięgi.
Ktoś z Was mógł zbudować jakiś fanpage popularny o tworzeniu stron internetowych, na którym mieliście 1000, może 10 tysięcy fanów, no ale Facebook ściął zasięgi i tak naprawdę jest to teraz niestety do niczego. Zasięgi są naprawdę ułamka procenta. Jest to niestety taka nieprzyjemna rzecz, którą warto mieć z tyłu głowy, żeby jakoś zróżnicować to swoje dotarcie do klienta. Pamiętajcie też o tym, że jak wygląda lejek pozyskania klienta przez internet. On gdzieś tam sobie po internecie buszuje, ten potencjalny klient nasz. My go wabimy poprzez reklamę, poprzez pozycjonowanie, content marketing na naszą stronę internetową. I to nie jest jeszcze koniec drogi. Następnie, jak już pojawi się na tej stronie internetowej, powinniśmy go wręcz za rękę poprowadzić, co on ma dalej zrobić. Przeczyta artykuł, zachęcamy go do zadzwonienia do nas, do napisania maila ze sprawą, która go interesuje, tak żeby to po prostu było łatwe w odbiorze. W ten sposób będziemy mieli większą możliwość pozyskania klientów. No i oczywiście, jeżeli macie podany telefon czy mail, no to odbierajcie ten telefon albo piszcie, odpisujcie na maile. Niestety sami pewnie się co chwilę trafiacie na firmy, którym piszecie gdzieś maila i nie dostajecie żadnej odpowiedzi, albo dzwonicie, nikt nie odbiera. Jak już zamieścicie te dane, no to zadbajcie, żeby cały ten kanał szedł sprawnie. Spójność, transparentność, jeszcze bym dodał tu w sumie może taką łatwość obsługi. To są takie elementy, które są takim must have na dzień dzisiejszy, jeżeli chodzi o pozyskanie klienta przez internet. Chciałem jeszcze powiedzieć dwa słowa o narzędziach. Koniecznie podpinajcie ten Google Analytics, mówiłem już o tym. Warto też podpiąć Google Search Console. To jest takie narzędzie, które będzie Wam raportowało błędy na stronie internetowej, jeżeli jakieś się pojawią. W ten sposób łatwo wyłapiecie na przykład 404, że Wam jakaś strona nie działa i będziecie mogli zareagować. Poleciłbym też jakieś narzędzie do monitorowania fraz. Nie kojarzę, żeby było jakieś dobre, bezpłatne. My płacimy bodajże 2000 za Senuto. No dla kogoś, kto nie zajmuje się tym zawodowo, to może być dość duży wydatek, ale dla takich projektów wewnętrznych mam takie narzędzie, ono się nazywa seo-stat.pl. Tam za 50-100 zł rocznie jesteście w stanie monitorować spokojnie swoją stronę. Myślę, że to Wam powinno wystarczyć. Google Keyword Planner powiedziałem Google Keyword Planner i mi się włączyło OK Google na telefonie. To jest narzędzie. To najlepsze wyniki wyszukiwania. O, nawet mi coś znalazł, przepraszam. Słuchajcie, to jest narzędzie, które pomaga Wam sprawdzić, jaka dana fraza jest popularna, jak często jest wyszukiwana oraz jaką ma konkurencję. Warto o to zadbać, żeby zweryfikować. Tylko musicie mieć konto w Google Ads, żeby z niego skorzystać. Bardziej jakieś takie rozbudowania tego SEO Optimator, Screaming Frog, to już raczej bym zostawił SEO-owcom. Nie bawcie się w to, bo zastanówcie się po prostu nad kosztem alternatywnym. Być może będzie to, no będziecie musieli nauczyć kolejnego narzędzia, lepiej jak zlecicie to komuś, a w międzyczasie zrobicie zlecenie, którym opłacicie tą współpracę. To by było ode mnie na ten moment na tyle. Napiszcie proszę, Google wiecznie słucha, dobre Robert. Napiszcie do mnie, jeżeli macie jakieś pytania. W sumie, jeżeli chcecie, to mogę Wam wysłać te wszystkie prezenty na maila. Wkleję Wam jeszcze, mam taki jeden prezent związany z checklistą do SEO, którą po prostu macie rozpisane, na co warto skorzystać. Co trzeba zrobić na stronie internetowej, żeby ona była zoptymalizowana. Może Wam to ułatwić skorzystanie z tego, tą optymalizację samemu, jeżeli się na taką zdecydujecie. No, dziękuję Wam na razie. Być może jeszcze tak,
Jeżeli chcielibyście, żebym wam wysłał wszystkie te prezenty w jednym mailu, no to napiszcie mi proszę taką prośbę, to wam odpiszę, bo w sumie tak jak widzę, powklejałem tego sporo w czacie. Nie widzę żadnych pytań. Jeżeli macie jakieś, to zadajcie jeszcze chwilę, tutaj zostanę z wami na wizji. To jeżeli sobie mogę pozwolić jeszcze na taką prywatę, jeżeli byście chcieli być w kontakcie ze mną, jeżeli chcielibyście posłuchać innych rzeczy, o których mówię bądź piszę, zachęcam was do zapisania się do newslettera. Tu będziecie otrzymywać wiadomości, które wiadomości z treściami, które tworzę, czy szkoleniami, w których możecie się czegoś mądrego dowiedzieć. I o tyle ode mnie. Stopka, też dziękuję za uwagę. Ciekaw jestem, czy już zauważyliście, że w Stopce też się coś tam działo przez całą prezentację. Taka ciekawostka. Dajcie znać, czy ktoś widział, że Stopka trochę tam szalała. W porządku. Chyba wyczerpałem temat, także jeszcze raz serdecznie wam dziękuję. W razie czego jestem do waszej dyspozycji. Dzięki.